Halo, halo, siema, siema. W kolejnym odcinku Zrasta. To już drugi. I może zauważyliście, ale trochę chyba inaczej wygląda niż ostatnio. A to za sprawą dlatego, że zmieniłem serwer. Tamten pierwszy odcinek był 20-minutowy, taki wiecie, do sprawdzenia. Postawiłem tam chatę, ale po zalogowaniu się, nie miał chyba z 10 godzin, patrzę, a tu mojej chaty w ogóle nie ma. W ogóle ktoś mnie zabił od razu na samym starcie, jak się zalogowałem. No i jestem tutaj. Wybudowałem sobie taką prowizoryczną chatkę na sam początek. Nic wielkiego. Trochę dziwna, śmieszna, ale okej. Pozbierałem nawet trochę rzeczy, jak widać. Mam łuk i nie zawaham się go użyć. Mam strzały. Przede wszystkim, nawet widać, jestem coś tutaj w miarę ubrany. Od razu sobie spodnie jeszcze machnę. Jakie spodnie sobie machniemy? Jakieś fajne? Są jakieś fajne? Płócienne. Płócienne. Mam płótno? To jest płótno. Płócienne zrobimy sobie. Albo nie. Takie? Nie, takie są kozackie, ale nie mam... Nie mam tego, materiału. Fragmentu metalu nie mam. No dobra. Dobra, co zrobimy z takie te? Też są fajne, nie? Takie i jeszcze buty. Skórzane buty. Mam skórę? Mam skórę, to zrobimy sobie skórzane buty, żeby nie było. Będziemy od razu jak maczo, zaczniemy. Śpiwór jest, mamy drugie piętro. Ale co mi zależy, słuchajcie, bo chcę wybudować... Potrzebuję wybudować... co to jest? Piec, potrzebuję wybudować piec. Najprawdopodobniej, żeby te fragmenty metalu, które mam teraz, przerobić właśnie na te potrzebujące. To jest pieprze. Batonik zbożowy. A to gdzieś zebrałem. Tu już zwierzęcy. I co, mam strzały? Mam strzały. Jest pięknie. Możemy iść, słuchajcie, zapolować. Potrzebuję tego tłuszczu zwierzęcego. Potrzebuję. Zamykamy chatę, żeby się tu nikt nam nie wbił. Na razie spotkałem paru tutaj ludzi. Żaden na szczęście nie był jakiś tam... ofensywnie, agresywnie nastawiony do mnie. Gdzieś tu kurwa renifera widziałem wcześniej, nie? Biegał sobie obok mojej chaty. Miejsce, jak widać, takie nawet dosyć fajne. Tam w oddali jakieś są budynki, ale nie interesuje mnie to w sumie za bardzo. Idę w las. Co zauważyłem, słuchajcie, ten pierwszy dzień mam problem ze zdobyciem kamieni. Znaczy to, co wszystko tutaj leżyło, może będzie kamień. Jest kamień, tym razem był kamień, ale przeważnie to jest albo ruda siarki, albo ruda metalu. Gdzie tego kamienia naprawdę potrzebuję długo. Można go zdobywać właśnie jeszcze poprzez uderzanie, poprzez rozbijanie tam tych trochę większych kamyków na mniejsze. Tylko że problem w tym jest, że właśnie, może znajdę, to pokażę, że taka siekierka to ona się strasznie szybko niszczy i potrzebujemy chyba kilofa do tego. Tak, jak mówię, na razie nie miałem tutaj... Dużo kamienia nie zebrałem, więc nic nie pokrafciłem. Ale skupić się chcę na polowaniu, bo potrzebuję... Tu ktoś widzę coś zaczął budować. Zaczął, ale chyba skończył szybko. Tak, konopie. O, te konopie to ja sobie też pozbieram. Spróbujmy upolować jakąś zwierzynę, bo kurde... Przepraszam, kurde, problem w tym jest, że będziemy potrzebować jeść ten długo. O, jest jakiś ten, dawaj. A jest wilk, tego wilka to wiecie. Nie, to jest renifer, kurwa, renifer. Dobra, spróbujemy go. No, to nie był celny strzał, słuchajcie. Ale za to ten był. I już go mamy. Świetnie. Czy ja mogę odzyskać tą strzałę? To jest pytanie, nie? Chyba nie. A, to ciort z tą strzałą. Potrzebuję... Tłuszcz zwierzęcy, ale... Ale wiecie, z tego tłuszczu tutaj kurwa praktycznie nie było. Drewniana strzała. Odzyskałem jedną. Co my tu mamy? Patrzcie, jakieś śmieci znalazłem. Woda! Uja!
Genialnie! Kurde. Co to za beczka? Bang, bang. Czy coś w tej beczce było? Nic. Nic nie mogę pozbierać, niestety nic. No kolejna beczka, kurde. Słyszałem w nocy helikopter, ale jak wyszedłem... To nic nie było. Coś z tego wyleciało, patrzcie, patrzcie. Notatka jakaś. Barykada z worków z piaskiem. No proszę. No proszę. No i tak widzicie, coś tutaj znalazłem. O, i to jest to, na przykład widzicie, wysokiej jakości ruda metalu, ale patrzcie jak cholernie szybko się niszczy. Niszczy właśnie moteczek. Idą kamienie, ale no właśnie. Będziemy potrzebować do tego raczej kilofa. Ale na razie to ja się skupię na tym tłuszczu. Ten tłuszcz będzie mi bardzo potrzebny. Jest koń. Jest koń. O kurwa, ciekawe. Ty, ciekawe, czy w ogóle tego konia można ten jakoś, wiecie, oswoić. Nie ruszaj się, nie. Szty, kurde, nie ruszaj się, mówię. Aaaa. Gdybym mógł podejść troszkę bliżej. Dostał, dostał. Głupi koniu, ty. A co on? Aha, chce powiedzieć dalej, on jeszcze nie... On żyje, cholera. I co, a z konia mam wiedzieć, gdzie ten koń teraz uciekł? Kurde, zmarnowałem tylko dwie strzały na tego konia. Ja pierdziele, gdzie jest ten koń? Wszystko fajnie, myślałem, że sobie poluję konia. Z konia by było pewnie dużo tłuszczu, nie? Ruda siarki, no właśnie. A konopią to ja nie pogardzę. Gdzie ten koń mi uciekł, ty? Co za ham? Chyba chodź tu z moją strzałą. Dawaj tą strzałę przynajmniej. Wiecie co, tylko problem, o właśnie, jeszcze jeden problem jest taki, że ja się jak oddalam, muszę pamiętać mniej więcej, w którą stronę poszedłem i iść mniej więcej cały czas w jednym kierunku, bo problem jest w tym, że ja nie mam nic tutaj zaznaczonego i nie mam mapy jeszcze zrobionej, także na razie muszę się trzymać mniej więcej w miarę tutaj blisko. Mam nadzieję, że się trzymam blisko. Teraz naprawdę nie mam pojęcia, gdzie jestem. Łuk na konopi, ale ja sobie pozbieram. Grzyby. O, jedzenie, jedzenie. Grzyby to też są, to jest też jedzenie, które warto zebrać. I co to jest? Patrzcie na to. Co to? What the fuck? Coś mnie uderzyło. W ogóle... Coś lewituje w powietrzu. Kurwa, co to jest? Z tej strony wygląda jak plazma. No, lewitujące przedmioty, wiecie. Autoryzuj. Cofnij autoryzację. Nie mogę, dobra. Widocznie ktoś nie chce, żebym ja w tym grzebał. Kurde, ty, ja się teraz zgubiłem. Gdzie jest moja chata? Przesrane. Jak to, kurde? Jak to, ja się pytam? Ty, no ja się nie chcę zgubić. Dobra, mam trochę w ogóle kamienia. Tylko nie mam tłuszczu. Biegam sobie w koło. W koło jest wesoło. Ale tutaj leży kamieni. Też pozbieram. W ogóle w porównaniu do tamtego serwera to tutaj jest tak fajnie pusto, że możemy, wiecie, możemy się trochę przynajmniej pobawić na początku, a nie, że od razu nas ktoś zabija. Próbowałem grać dzisiaj. I że w ciągu minuty, wierzcie mi, że zginąłem z dwa razy chyba.
Znaczy, w sensie, że przybiegł po prostu jeden gościu, najpierw mnie zabił, zastrzelił mnie, oczywiście, mnie bezbronnego. O, takie rzeczy też warto podnosić, bo to jest drewno. 50 drewna. No i tak, no i przybiegł, no i mnie zabił, rozumiecie, zastrzelił mnie. Jeszcze w sumie próbowałem tam rozmawiać, żeby mnie podniósł, ale nie. No i dobra, mówię, kurde, odrodzę się, odrodziłem się, słuchajcie. A tu mnie jeb ktoś z kamienia, jeb, jeb. No i tak wyglądała moja dzisiejsza gra na tym serwerze. Ale dobra, nie będę się tu żalił. Bo znalazłem konia. Gdzie jest ten koń? Widziałem go. Konia i w ogóle tutaj... Kurwa, ktoś ropę pompuje? What the fuck, konia? Co to się tu kurwa dzieje? Dawaj jego konia. Bym mu headshota zajebał? Kurwa, ale nie, w nogę oczywiście. Uuu, ale dostał, patrzcie jak się zgiął. Kurwa, z konia to będzie chyba tłuszczu, co? Bo jak nie będzie, to lipa. Dawaj, tłuszcz. Tłuszcz zwierzęcy, 7, kości, dużo kości, no nie. Uuu, dużo kości, a mało tłuszczu. Co to kurwa jest? Ty, jeszcze patrzcie, wilk tu jest. Ale mnie za... Kurwa, krwawienie. Co za pies? Pieski wilk. Cześć, ziomek, szybko cię zdziabię. Wezmę sobie tego tłuszczu. Dawaj mi ten twój tłuszcz. No. Będzie, a my sobie musimy... Kurwa, nie ma miejsca za bardzo. Wiecie co, musimy się zrobić? Muszę zrobić bandaże. Widziałem, że krwawie. Ale nie za bardzo mam w ogóle miejsce. Tak, wygląda na to, że czas się wrócić do naszej bazy. Mamy sporo rzeczy. Też szkoda by to było stracić. Ktoś pamięta, gdzie jest ten? Moja chata? Ja chyba nie pamiętam. To jest problem, że ja nie pamiętam, gdzie jest moja chata. Ale mam sporo rzeczy, więc zaraz będę mógł coś sobie tam postawić w tym domku. Jeszcze więcej konopi? Kurde. Dawaj, dawaj. Coś mi się wydaje, że... Że to jest za tą górą. Zaraz sobie w ogóle machnę od razu 5 kartek papieru, z których będę sobie mógł wyprodukować mapę. Tylko muszę najpierw się opróżnić, w sensie mam za dużo przedmiotów. A nie jestem rozrzutny, nie będę wyrzucał. Wszystko się przyda tutaj, wszystko. Dobra, znajdźmy naszą chatę, gdzie ona może być? Żebym trochę przeszedł długą drogę, widzę. Tam chyba jest moja chata, co? Musi być tam. A, można się zgubić, kurde. Czekajcie. Dobra, ja na pewno nie będę podchodził do tego. Ja chcę po prostu do mojego domu. Do mojego domu chcę. A ja nie, no bo też w ogóle czyjś dom też zrajdował, bo tam, wiecie... Najwięcej rzeczy można właśnie nagromadzić od kogoś, no nie? Tylko jak to kogoś zaatakować, mając jakąś siekierkę zjebaną tylko. Dobra. Zaraz będziemy wiedzieć, gdzie my... Gdzie my jesteśmy. Nie jestem pewien, ale... To coś tam w oddali to może być mój dom. Nie, to jest skała. O, w dupę, patrzcie ty. Wiecie co, jeszcze raz mam tak, że... Poszedłem kawałek i normalnie się zgubiłem.
Gdyby tutaj było coś jeszcze, wiecie, takiego... jakiś punkt odnośny, dzięki któremu mógłbym, kurde, się nakierować, ale nie ma nic. Chyba idzie problem. Zastanowimy się zaraz. Okej, więc odnaleźliśmy się już z powrotem. Już jesteśmy blisko mojego domku. Kurde, patrzcie, jak daleko zaszedłem. Jednak się okazało, że zaszedłem dość spory kawałek. Dzik. Wiecie, co zrobić z dzikiem? Zastrzelić świnię. Dostał. Kurwa, chyba dostał, co? Przejdę? Nie, ten dzik mi teraz spierdoli po prostu. No, i co? To jest trochę zjebane, wiecie? Właśnie, że... strzelisz go, a on pewnie gdzieś w tekstury tu wleciał. On tu gdzieś jest, ale w teksturach, no nie. Okej, z nim. Idziemy do środka. Myślałem, że uda mi się trochę więcej tego tłuszczu nagromadzić. Ale co znalazłem? Znalazłem... zaraz zobaczymy, co znalazłem, bo znalazłem dość sporo pierdół. Przede wszystkim to rozładuję, bo... gdybym miał gdzieś zginąć i to teraz stracić wszystko, to bym się wkurwił. Oj, wkurzył. Otwórz te drzwi. W ogóle coś wam pokażę. To jest w ogóle też do beściarskie i to na pewno sobie... możemy sobie ulepszać, tak? Na razie to jest jakieś słomiane, więc tak jak mówię, to w ogóle pewnie ktoś przyjdzie pieprznie dwa razy, to się rozlatuje, no nie? Ale ulepszenie do kamienia, no niestety kamienia mamy 186 sztuk na razie. Do blachy, do opancerzonego. No na razie będziemy jechać do drewna. Zrobimy sobie tutaj nasz... nie? Hello? W ten sposób to trzeba robić. Aha, no dobra. Zrobimy sobie nasz domek drewniany. Chyba nie mamy więcej drewna. Ale co z tego, skoro mam... otwórz to. Tu mam całą masę rzeczy jeszcze, jak widać. A, ja tych spodni, patrzcie, nie założyłem. O kurde. Ty, patrzcie, jak teraz wygląda, jak macho normalnie. Okej, ten łuk na razie sobie odłożę. Strzały też. Kurde, przez tą świnię teraz też strzały straciłem. Co to za notatka jest? Kawałek papieru. Dobra, niech będzie. Pchniemy sobie wodę, lepiej tą zawartość. Pięknie się nawodnimy. Pustą butelkę, co zrobić z pustą butelką? Zostawię, bo pewnie można ją napełnić, tak? Dobra, walniemy sobie, ulepszymy sobie do końca te
O, pięknie. Znaczy ja mogę to, jakoś mogę ten też ulepszać? Ulepszy do blachy, ale... Aha, no to już jest powiedzmy drewniane. Ciekawe, czy drzwi mogę jakoś ulepszyć też. Dobra, one już też są drewniane, więc spoko. Tak się ulepsza, słuchajcie, chaty. Pięknie. Zaraz zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądać z zewnątrz, jestem ciekaw. Okej, jeszcze jedna. Dobra. Okej, więc wyjdziemy sobie na zewnątrz. Obczajmy sobie. No kurde, kawał roboty, patrzcie ty. A to można też ulepszać, czy nie? Też można. Przydałoby się... Kurde, a to jeszcze trzeba fundamenty. No i widzicie, tutaj można teraz... popykać sobie fajnie. Okej, więc ja sobie zajmę się tutaj tym ulepszaniem. Okej, już jestem z powrotem. Jak widać, podłoga ulepszona. Nawet dodałem parę ścian tutaj, tak żeby to jakoś tak klimatycznie wyglądało. Czy jakoś słyszałem ze drzwiami? Nie, nie słyszałem. Jakiś omam mam. Okej, no i tak mniej więcej prezentuje się mój tutaj budyneczek. Trochę krzywy ten dach wyszedł. Ale tak jak mówię, to jest na razie... To jest taki mniejszy serwer, na którym się powiedzmy uczę grać. Uczę tej zasady tego tutaj, jak w ogóle zacząć wraście. No, potem się na pewno przeniosę na jakiś serwer oficjalny, na którym będzie więcej graczy. Ale okej, dobra, więc zacznijmy od tego, że... Zbierałem sobie jeszcze trochę rzeczy i mogę sobie w końcu wybudować. Budować. Gdzie on jest? Jest tutaj. Mam go. Mam to, co potrzebowałem. Ja sobie go gdzieś tutaj postawię. Niech on sobie tutaj stoi. Rozpal piec. Okej, co to jest? Otwórz skrzynię. Czyli w takim bądź razie. Czy ja mam tam załadować coś? Wrzuć rudę do środka, żeby ją przerobić. No, okej. Okay. W ten sposób mam to zrobić? Bo nie mam pojęcia. Czy może mam tu... Co to jest? To jest ruda metalu. Okej. Okay. Nie, to chyba trzeba... A, to trzeba po prostu włożyć. Ułożyć, no. Dobra, to wkładamy. Więcej nie możemy włożyć, to się będzie robić w takim bądź razie. A my spójrzmy, bo mamy... Udało mi się zbierać trochę też kamienia. Kurde, no, to jest sporo tego kamienia. Właśnie wykminiłem, że tym narzędziem... Kurde, no wiecie co, to jest po prostu miodzio. Tak szybko idzie. A skoro mamy tyle kamienia... To odważę się nawet... A, właśnie chciałem jeszcze pokazać mapę, bo wcześniej się oddalałem i trochę pobłądziłem. Teraz to jest bardzo proste. Słuchajcie, mapka. Mapa jest dość spora, dość sporych terenów, obszarów. Tam aż zaszedłem na lewo, to teraz nie widać, ale kiedyś pokażę. Ale ważne, że wiemy, gdzie jesteśmy. Co chcę zrobić? Chcę ulepszyć, zobaczyć, jak to w ogóle będzie. Z kamienia. Z kamienia. Myślę, że to będzie kurde. Patrzcie, jak to zajebiście wygląda tu. No nie wierzę. Nie, blachy nie, bo... Drewna. Drzwi z kamienia nie zrobimy, no tak. Ogólnie to nie jestem pewien, czy w ogóle warto, czy po prostu... Ale nie, będzie fajnie wyglądać, nie? Moim zdaniem. Zrobię sobie przynajmniej tą ścianę tak postawię, jak mi starczy. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać z perspektywy, tak jak to trochę odejdę. No cóż, tu już mi zabrakło. Ale i tak, całkiem... Kurde, no i bajera, patrzcie na to.
Ja pierdzielę. Trochę dużo na to kamienia potrzeba. No ale kurde, patrz jaki efekt, no. Świetnie, świetnie. Już mi się podoba. Zobaczmy jak tam. Nie. Nie chciałem wcale zgasić tego pieca. Chciałem zobaczyć jak nam tutaj się... Aha, to więc to nam się będzie z pewnością... Czy ja mogę to rzucić do pieca? Mogę. Rzuciłem to wszystko, niech to się jara tam. Mamy drewno? Przy sobie drewna nie mamy. A co my tutaj mamy? Słuchajcie. Mógłbym tam dorzucić też mięso. A, i znalazłem coś takiego. Zaraz zobaczymy, co to jest. A, jeszcze wam pokażę, co jeszcze znalazłem. No to już w ogóle. Dosyć... O, gangsterka, co? Fajnie wyglądam. Trochę ten gumiak tutaj jeden nie pasuje. Ale okej. Nie ma problemu. Zjemy sobie grzybki. Nie ma lipy. Grzyby muszą być. Tu mam przy drugą skrzynkę jeszcze, co? Zobaczmy, co w tej skrzynce mamy. Tu mamy te czaszki. Te czaszki sobie wezmę. Coś z tej czaszki wiem, że mogę robić. Kurde, ja mam tutaj tych różnych, przeróżnych rzeczy. No nie, ja to wszystko ze sobą wezmę. Okej. Teraz zjedzmy sobie tą puszkę. Mogę ją zjeść. A, bez otwierania. Czy ja coś mogę z tej głowy zrobić? Z tej głowy pewnie nic nie mogę zrobić, co? Roch strzelnicy, węgiel drzewny. O, tam się robi już. W ogóle pierwszą broń, jaką bym chciał, strzelba rurowa. Będzie dobra chyba, co? Kurde, już się nie mogę doczekać. Wejdźmy na pierwsze piętro. Pierwsze piętro na razie jedyne. I takie chyba zostanie, bo tak jak mówię, to będzie może z 2-3 tak odcinki, ponagrywam sobie tutaj, pogram na tym i przeniosę się zaraz na serwer oficjalny, gdzie będzie cała masa graczy, gdzie będziemy się nawzajem zabijać. Znaczy, no. Oni będą pewnie zabijać mnie, a ja się będę wkurwiał. I tak to będzie wyglądać. Super, naprawdę podoba mi się ta faza z tym ulepszaniem. I ciekaw jest to naprawdę, jak to będzie wyglądać. Ulepsz do blachy i do upancerzonego. Wysokiej jakości metal. Kurde. W tej grze jest naprawdę co robić. Także będzie... Będzie co robić, no naprawdę. Nie, i znowu zgasiłem ten piec, kurde, ale jestem głupi, co? Każdym razem to robię. Cholera, ale to się wolno strasznie robi nam. Co to jest? To są fragmenty metalu, które będę potrzebował do budowania. Okej, słuchajcie, niech to się robi. A ja tak czy jak już na tym zakończę ten odcinek. Także... Trochę to potrwa, zanim się te 1000 metalu przetopi. Także widzimy się w następnym odcinku. Ale trzymajcie się. Na razie, cześć.